że sytuacja KHM-u znalazła się w tak kiepskiej kondycji finansowej, to zarządzający biorą grube pieniądze za to, żeby prowadzić politykę holdingu tak, żeby węgiel był sprzedawany, a kompania przynosiła dochód. Ale prowadząc swoją nieudolną politykę, próbują teraz rzucić wszystko na kart górników i ich kosztem ogłosić światu, że katolicki holding węglowy jest w złej sytuacji finansowej.